Dzień dobry, jesteśmy na ziemi jędrzejowskiej w miejscowości Sędziszów u kapitana inżyniera Włodzimierza Kołkowskiego, pseudonim Korsarz. Zaproszeni jesteśmy przez pana kapitana. No ja muszę powiedzieć o tym, w jaki sposób ja się dostałem do Armii Krajowej. Podczas okupacji niemieckiej w Sędziszowie były trudne czasy. I młodych chłopców, i również młode koleżanki, dziewczęta zabierano na roboty do Niemiec. I ja, żeby uniknąć wywózki na roboty do Niemiec, postanowiłem, że będę terminował na ślusarza u mojego chrzestnego, który nazywał się Teodor Królikowski. I tam właśnie praktykowałem. Praca była ciężka, bo podczas okupacji w Sędziszowie nie było energii elektrycznej i wszystkie urządzenia w tym warsztacie były napędzane ręcznie. Były ręcznie napędzane wiertarki, nawet tokarka była, to też była z napędem ręcznym i trzeba było tam kręcić w takie koła zamachowe i przekładnia pasowa była, a tokarz wtedy toczył tam różne części maszyn, które były potrzebne. No tak to wyglądało. Pewnego razu do tego warsztatu podjechał samochód z oficerami niemieckimi i z żądaniem, żebyśmy ten samochód naprawili. Od tylnego mostu oderwała się karoseria i ona im podskakiwała. No i my musieliśmy wykonać ten zabieg, żeby to przykręcić, a oni w międzyczasie zapytali nas, gdzie jest kasyno. Tego kasyna w pobliżu tego warsztatu Teodora Królikowskiego nie było, tylko kasyno było na stacji, w budynku stacji kolejowej w Sędziszowie. No i jak ci Niemcy poszli do tego kasyna, to przybyło dwóch ludzi z Armii Krajowej. Jeden to był nauczyciel, który nazywał się Ireneusz Maszczyński, pseudonim Blondyn. A drugi to był, nazywał się Piórecki i on był technikiem po szkole imieniem Stanisława Staszica, którą ukończył w Dąbrowie Górniczej. I oni mnie zawołali w taki dyskretny sposób, no i zażądali, żebym ja ten samochód zrewidował. Jeżeli są jakieś papiery, mam zabrać. Jeżeli jest broń, zabrać. Amunicję, zabrać. No i ja wtedy jako ten uczeń warsztatu ślusarsko-mechanicznego zacząłem myszkować w tym samochodzie, co tam może być. Żadnych papierów ani broni nie było. Ale w kieszeniach, przy drzwiach, bo to był samochód czterodrzwiowy, było pełno amunicji do pistoletów 9 mm, ale więcej było amunicji do tak zwanej siódemki. No i ja nie wiedziałem, bo tego polecenia, tego i za chwilę przybyli znowuż ci dwaj ludzie z Armii Krajowej i żebym ja im powiedział, co w tym samochodzie jest. No i dostałem polecenie, że tą amunicję wszystko mam zabrać, nie? No i tej amunicji było bardzo dużo. Z tego, co ja pamiętam, to ponad 300 naboi było. Pełne kieszenie miałem, wywołali mnie z tego warsztatu. Ja to wszystko robiłem skrycie. No i z kieszeni tą amunicję im przekazywałem. No i po tym zdarzeniu zaproponowali mi, że mogę wstąpić do
Armii Krajowej. Ja właśnie o tym zawsze marzyłem, no i to moje marzenie zostało jak gdyby szansa zrealizowania tego mojego marzenia. No i przybyli tutaj do tej posesji, na której aktualnie się znajdujemy. Była altanka i w tej altance składałem przysięgę i po tej przysiędze byłem już żołnierzem Armii Krajowej. Tymi, którzy do mnie przybyli, byli ten nauczyciel Ireneusz Maszczyński, nazywali go Renek, drugi to był Roman Pacholec, pseudonim miał Zadra i on mieszkał w takiej miejscowości tu odległej może 1,5 kilometra od Sędziszowa, ta miejscowość nazywa się Sosnowiec. I trzecim był ten Piórecki, Zenon Piórecki, on miał pseudonim Bończa. No i to wszystko po tej przysiędze to już dostawałem różnego rodzaju zadania. Byłem tak, że przenosiłem meldunki do różnych miejscowości, między innymi to do Słaboszowic, do Antoniego Frydla, pseudonim Brzoza. No i często to, bo wtedy był dowódcą placówki Sędziszów, kryptonim Dwór, był ten Roman Pacholec. No i zawsze coś wykonywałem. No i po tym wyznaczono mi, że mam ukończyć szkolenie dla żołnierzy przedpoborowych. I to szkolenie prowadził taki człowiek, ja tylko pamiętam jego, nazywał się Wydrzyński. Ten dom jego się znajdował przy ulicy, gdzie jest cmentarz koło wsi Borszowice. No i on nas szkolił, jak się mamy zachowywać podczas wojny. Tak, no i właśnie między innymi to nauczył mnie tego, że jeżeli byłbym poszukiwany i za mną by strzelano, to żebym nie leciał prosto, tylko zygzakiem i do przodu, nie? No i tak to się później stało. Kiedy to się stało, to powiem za chwilę. No co tu jeszcze muszę powiedzieć? Muszę powiedzieć, że w Warszawie miałem wujka, który nazywał się Antoni Bartoszek i on zginął w Wawrze. Mój ojciec, jak pisał tam do swojej siostry, a żony tego Bartoszka, to przyszedł list zwrotny, że adresat nieznany. No i mój ojciec wtedy postanowił jechać do Warszawy, żeby rozeznać, co tam się stało. No i tam się dowiedział, że z tej miejscowości Wawer koło Warszawy Niemcy rozstrzelali około 120 mężczyzn, a tego wujka przyjechali żandarmi i kazali go pochować. Jak go pochowali, to następnie przyjechali inni i kazali go znów wykopać i wisiał w witrynie okna wystawowego i koło niego przechodziły jego córki, a tych córek miał 3. No, bo żona tego wujka Bartoszka była ranna podczas strzelaniny, która się odbyła w tym lokalu restauracyjnym i ona dostała kulę, gdzieś nad piersią ta kula przeszła i z drugiej strony na plecach, na opatce jej wyszła. Tak to właśnie wyglądało. No i ja tym bardziej po tych takich wiadomościach ze strony mojego ojca, no to
czułem taką nienawiść do Niemców. Tym bardziej czułem dlatego, że chodziłem do szkoły, która mieściła się w budynku kolejowym w pobliżu stacji kolejowej. Ten budynek istnieje do dziś dnia. I tam uczył taki żołnierz, który pochodził z Piotrkowic i to żołna. Był żołna, tak, pseudonim Długi, tak. Ale w tej szkole pracował również taki Niemiec, który nazywał się Wilhelm Weihheimer. Ten Weihheimer słabo mówił po polsku i do dzieci, jak się zwracał, to nie mówił ani ty, ani pan, czy kolega, tylko mówił małpa. A jak się już wojna zbliżała, to już nie mówił małpa, tylko mówił polska małpa. Tak to wyglądało. No i potem, jak już przed wybuchem wojny, no to w kościele był taki ksiądz, nazywał się Piotr Pałczyński i on właśnie to mówił, że się pojawił na świecie taki człowiek typu antychryst i że ludzie muszą się liczyć, że będzie wojna, no i że będą okropne czasy. No i wtedy już wszyscy byli wrogo nastawieni do Niemców. I pewnego dnia przywiozłem drewno opałowe z tartaku. To drewno układałem na strychu tego domu, w którym jesteśmy. I usłyszałem potężne wybuchy, których w życiu nie słyszałem. Szybko zszedłem ze strychu i dowiedziałem się, że Niemcy rzucili bomby na stacji kolejowej i że następnie rzucili bomby na budynki dworu Kamińskich, którzy tam mieli takie budynki. Te budynki to były obory dla krów i stajnie dla koni, bo wtedy nie było. Oni mieli przed wojną tylko, ten dwór miał tylko jeden traktor i ten traktor to był, nazywał się Landsbulldog, to był produkcji niemieckiej. I ten traktor nie był na kołach ogumionych, tylko miał obręcze z takimi kolcami, że na te kolce zakładano obręcze, jak ten traktor miał jechać po bruku, który był tutaj właśnie w Sędziszowie, a ten dwór się znajdował przy ulicy Kieleckiej obecnie. No i tak to wyglądało, to wszystko. No i pewnego dnia moja mama dowiedziała się, że Niemcy szykują akcję tu na Sędziszu. No i do mnie powiedziała, że robią tak zwany kocioł i żebym uciekał. No i postanowiłem uciekać, no nie było tutaj żadnego lasu, tak jak jest w tej chwili. Zarośli też nie było i postanowiłem uciekać w pole. Który to mógł być rok? Jak? To był rok 1944. Tak. Wczesną wiosną to było. Tak. No i gdy uciekałem, to biegłem koło pola tak zwanej kukurydzy, które to pole należało do stryja mojej mamy. I jak to pole się już kończyło, to przystanąłem, popatrzyłem w lewo, nie było nikogo. Popatrzyłem w prawo, też nie było nikogo. Okazało się, że w tej kukurydzy stał żandarm lub gestapowiec. I jak ja już wybiegłem w szere pole, a to było przypuszczalnie w lipcu, zboże było skoszone i po siernisku uciekałem i tylko byłem ubrany w
kąpielówki miałem i jakąś podkoszulkę. I ten Niemiec do mnie strzelał 5 razy. Ale ze szkoleń, które prowadził ten Edward Wyczyński, wiedziałem, że nie wolno uciekać prosto, tylko należy kluczyć raz w lewo, w prawo i do przodu. No i odliczałem te strzały. Strzelał do mnie 5 razy. No i jak już był 5. raz, to wiedziałem, że musi karabin załadować, czyli musi z ładownicy wziąć amunicję, wprowadzić je, zarepetować i strzelać dalej. No i to mi się udało, że uciekłem i do domu wróciłem dopiero następnego dnia. Te strzały słyszała moja mama i tutaj sąsiedzi, ale nie wiedzieli, do kogo te strzały były skierowane. I tak to właśnie to wszystko no, wyglądało. Żeby nie być wywiezionym na roboty do Niemiec, to ktoś mojej mamie doradził, że muszę znaleźć jakąś pracę, stałe zatrudnienie. Moim chrzestnym był Teodor Królikowski przy ulicy Wodzisławskiej i on prowadził taki warsztat ślusarsko-mechaniczny i on mnie chętnie przyjął, no bo byłem zdrowy, młody i silny. Tak. I pewnego razu do tego warsztatu przyjechał samochód niemiecki. Było w nim 3 albo 4 oficerów niemieckich i oni zapytali, gdzie tutaj jest kasyno. My żeśmy im powiedzieli, że najbliżej kasyno znajduje się na stacji kolejowej. I oni poszli i wtedy do zabudowań tego warsztatu ślusarsko-mechanicznego przyszło 2 ludzi. Był to nauczyciel Ireneusz Maszczyński, pseudonim Blondyn, i drugi to był Zenon Pieracki, pseudonim Bończa. I oni mi dali polecenie, że ja mam ten samochód zrewidować, jeżeli są jakieś papiery, to mam zabrać, jeżeli broń zabrać i amunicja tak samo. Ale ja nie wiedziałem, ile tej amunicji ja mam wziąć. Po pewnym czasie widziałem, że oni stoją przy furtce. To może minęło jakieś 30 minut. Ja im powiedziałem, że tylko w tych kieszeniach przy drzwiach tego samochodu wojskowego jest dużo amunicji. To dali mi polecenie, że ja to wszystko mam zabrać. Naładowałem tą amunicję do moich kieszeń, spodni, marynarki i jakiegoś fartucha takiego roboczego. No i jak oni przyszli kolejny raz, no to wywołali mnie, żebym wyszedł na zewnątrz i doszliśmy do takich zarośli, które były przy drodze i tą amunicję wszystką im podałem. Nie pamiętam już dokładnie, ile jej było, ale tak między 250 a 350 sztuk. Była to amunicja do pistoletu 9 mm i była amunicja do tak zwanej siódemki. Tej amunicji było mniej, ale wszystko to ja zabrałem. No i oni mnie pogratulowali tego, co zrobiłem. No i potem to już byłem wyznaczany do innych celów. Byłem gońcem i nosiłem meldunki. Te meldunki nosiłem do Romana Pacholca, pseudonim Zadra, albo nosiłem później do Antoniego Frydla, a tam było bardzo daleko, bo trzeba było iść przez Boleścice, Krzcięcice i do Słaboszowic, tak. No i tak to zrobiłem. No ale pewnego razu przyszedł do mnie kolega, że jest polecenie majora Kacpra Niemca, tak się nazywał, pseudonim Niemirski, że mamy wysadzić most na torach kolejowych nad rzeką Mierzawą.
No i ja z tym kolegą, to był kawałek drogi, żeby tam szybciej dojść, to poszedłem do dworu w Pawłowicach i tam do pani Dobrowolskiej, właścicielki tego majątku, zwróciłem się, żeby mnie dała pojazd konny, bryczkę z końmi tak zwanymi cugowymi. Czyli to były takie konie szybkie, którą tą bryczką pani ta Iza Dobrowolska jeździła do kościoła. No jak tam już podjechałem, no to zapadła decyzja, że mam odwieźć tego dowódcę niemirskiego, Kacpra Niemca, on po wojnie zmienił sobie nazwisko na Niemirski, do Frydla, do Antoniego Frydla, pseudonim Brzoza. Gdy tam się znalazłem, to myślałem, że on mi każe wracać do mojego domu, do mojej miejscowości. Tymczasem on mi powiedział, konie wyprzęgać, wprowadzić do stajni, a spanie wasze jest w stodole. No i poszedłem, to, żeby sobie to legowisko tam przygotować, ale jeszcze wcześniej to zostałem wezwany do budynku mieszkalnego Antoniego Frydla i tam, żeby skonsumować kolację. I po tej kolacji dopiero tam poszedłem. No i noc przespałem i rano zostałem zbudzony przez Antoniego Frydla, że mam zaprzęgać konie i było polecenie, żeby odwieźć tego dowódcę do potoka. Jak ja go wiozłem, a on siedział z tyłu, naraz zobaczyłem, że przed budynek tego przystanku w potoku wyszedł Niemiec z pistoletem maszynowym i ja wtedy mówię, panie komendancie, Niemcy tam są. A on od razu mi wydał polecenie, zawracaj. No jak zawróciłem, droga była wąska, ale wjechałem na jakieś pole i na tym polu zawróciłem tymi końmi i jechałem znów w kierunku tych Słaboszowic. Ale on wtedy zmienił decyzję i pojedziemy, mówi, do Skroniowa i do tego Skroniowa, że miałem go zawieźć. No i jechaliśmy, ja mu mówiłem, panie komendancie, ale ja nie znam drogi. To powiedział, ja ci będę mówił, jaką drogą jechać. I do Skroniowa, jak już wjechałem, to kazał się podwieźć pod budynek, pod zabudowania szkoły powszechnej. I tam w tej szkole powszechnej z kimś konferował i potem wyszedł z takim człowiekiem, do którego się zwracał jego pseudonimem. Pseudonim to miał Pług, a jak się nazywał, to ja już tego dzisiaj nie mogę powiedzieć. No i dostałem polecenie, że mam tymi końmi jechać w kierunku miejscowości Warzyń. Gdy minąłem, on siedział z tyłu i ten jego kolega, ten pług, no to potem, że mam wjechać do lasu, który był z lewej strony. I do tego lasu, jak skręciłem, to tam była jakaś wartownik stał, no i zażądał ode mnie, jakie hasło. Ja powiedziałem, że ja nie znam, ale ja wiozę tych dwóch panów, nie? I oni tam coś mu podali i potem dojechałem na taką polanę i tam było dużo chłopców i jakiś dowódca. Ten dowódca, to jak dzisiaj pamiętam, on się nazywał Kałwa pewno, tak? No i tam oni konferowali tego, omawiali jakieś sprawy, ale na uboczu, ja tego nie słyszałem, ale potem już było wiadomo, że chcieli koło Jędrzejowa, między Skroniowem a Jędrzejowem,
tam zrobić akcję na jakiś tam stacjonujących Niemców, magazyn, tak. No i mnie podkusiło, że stanąłem do raportu, zameldowałem się, że jestem żołnierzem oddziału partyzanckiego z Paleni i chciałbym wziąć udział w tej akcji, nie? No i ten właśnie, nie wiem, czy to kapitan był, czy major, ale mówiło się do niego, panie komendancie, poklepał mnie i polecił, że ma mi wydać ten dowódca broń, amunicję i za chwilę już jechałem z tymi chłopcami, oni swoimi pojazdami konnymi, ja swoim w kierunku właśnie znów tej szkoły i tam właśnie na tą akcję. No i jak tam żeśmy jechali, to drogą w Skroniowie uciekali mężczyźni i krzyczeli do nas, żebyśmy zawracali, bo w naszą stronę idą Niemcy. No i to było w pobliżu przejazdu kolejowego. No i wtedy ten dowódca dał rozkaz, że mamy zająć stanowiska. No i ja wjechałem na podwórze jakichś zabudowań rolnika i tam na tym podwórzu stał taki wysoki słup wbity w ziemię. No i postanowiłem, że te konie, lejce tych koni przywiążę do tego słupa i to zrobiłem. Jak potem nadeszli Niemcy, bo szli w naszą stronę, to nastąpiły wezwania do tych Niemców. Halt, Hände hoch, nie? Stój, ręce do góry. No i Niemcy wtedy otworzyli ogień. Gdyby oni tego ognia nie otworzyli do nas, to przypuszczali, zostaliby rozbrojeni i na tym by się skończyło. Tymczasem doszło do takiej akcji, że była straszna strzelanina. No i podczas tej strzelaniny zaczął jechać pociąg od strony Sędziszowa w stronę Jędrzejowa. No i z tego pociągu, jak zobaczyli, że my jesteśmy cywilami, zaczęto do nas strzelać, nie? To ten dowódca nasz, który pochodził, on się zdaje nazywał Kałwa, ale ja już pseudonim Miotła, ale on tam skądś był od strony Warzyna, ja tam tych miejscowości za bardzo nie znałem. No i żeśmy do tych Niemców otworzyli ogień. No i tak to właśnie wyglądało, ale jak Niemcy ci z pociągu do nas zaczęli strzelać, to padł rozkaz, żeby pociąg obłożyć ogniem. No i żeśmy zaczęli strzelać do tego pociągu. Koło mnie na tym podwórzu rolnika, nie wiem jak on się nazywał, był już nasz kolega ranny. Ten kolega pochodził z Potoka. Nazywał się Adolf Prusek. Takie nazwisko było. No i ja mu chciałem pomóc, bo krwawił bardzo. Ale on mówi, nie zajmujcie się mną, tylko uważajcie na Niemców, bo nas wybiją tu wszystkich, mówi, nikt nie zostanie żywy, nie? No i w międzyczasie, jak ja z nim rozmawiałem, patrzę, a tu jakiś oficer niemiecki prowadzi tych żołnierzy w naszą stronę, że chcieli nas otoczyć. No i wtedy ja z tym moim kolegą, który był ranny, oddaliśmy w tamtym kierunku strzały z karabinu i ten, co prowadził, ten Niemiec, upadł, a ci, co biegli za nim, wrócili się. No i potem, jak już ta walka dobiegała końca, no to był problem, co zrobić tego. No i ja podczas wycofywania się, bo wycofywaliśmy się w Skroniowie w kierunku budynku szkoły i taka myśl mi przyszła, dlaczego ten Niemiec pierwszy, co ich prowadził, nie podnosi się. Ja tam podbiegłem w to miejsce, a on leżał, nie? No to postanowiłem go rozbroić.
Przewróciłem go na plecy, sięgnąłem do kabury, ale pistoletu nie było i w chwili, gdy już miałem odchodzić od niego, ja patrzę, a on pistolet trzyma w ręce. I to był tak zwany lejtnant albo hauptmann, czyli wyższy jakiś oficer. I wtedy ten pistolet mu wyciągnąłem. Wyciągnąłem ten pistolet, włożyłem sobie za pasek tutaj od spodni. No i właśnie do tego rannego, a ten ranny już mało oddychał. Przypuszczalnie on zginął wtedy ten. Tak, no i tam była potem taka sytuacja, że już padł rozkaz, żeby z tego pola walki się wycofywać. To ja biegłem w kierunku tej szkoły, a potem w prawą stronę i zacząłem biec polami. Polami biegłem właśnie w kierunku tak zwanego tych Słaboszowic. Jak dobiegłem do jakiegoś pola i tam rolnicy zbierali zboże i ładowali na wóz taki zaprzężony w parę koni, no to co ja tam zrobiłem? Miałem przy sobie jakieś takie zdjęcia przy wagonach niemieckich zrobione. To te zdjęcia zakopałem, taki kopiec był przy miedzy. No i biegłem i ci żniwiarze zażądali, żebym wszedł na ten wóz i się położył. I oni tym wozem potem jechałem na leżąco i jak dojechali do miejsca i potem tam do mnie powiedzieli, że mogę schodzić, to się rozejrzałem i się znalazłem w zabudowaniach tego Antoniego Frydla, pseudonim Brzoza. Tak. No ale miałem ten zdobyty pistolet, to była siódemka, miałem karabin, miałem ładownicę i to wszystko, no i powiedziałem temu właśnie Antoniemu, temu Brzozie, że ja z tym chcę wracać do Sędziszowa, a on do mnie mówi, a jak ty z karabinem będziesz wracał, to niebezpiecznie. A ja już sobie umyślałem taką marszrutę, że będę wracał nad rzeką. I ja do niego mówię, że karabin to zrobię taki mały snopek zboża, w środku będzie ten karabin i będę niósł ten snopek zboża i dojdę do Sędziszowa. No i on wtedy dał mi rozkaz, że karabin mam zostawić, a z tym pistoletem, który zdobyłem, tą siódemką, mogę wracać do Sędziszowa. I do Sędziszowa, jak przyszedłem, no to tutaj też było bardzo niespokojnie. I do mnie przyszedł mój stryjek nazwiskiem Marian Kołkowski, pseudonim jego Karabiniarz. To jest właśnie ten człowiek, który tutaj jest, o, tak. I on był przed wojną plutonowym w Kielcach, w 4. pułku piechoty legionowej w Kielcach. No i tak to się skończyło, że następnego dnia przyszedł do mnie i mówi, idziemy, mówi, do oddziału spaleni. Ten oddział stacjonował między Boleścicami a Łowinią w tak zwanym Lasku Łowińskim. I z tym pistoletem, jak tam trafiłem i z tym moim właśnie stryjem, to wszyscy mnie wychwalali i wszyscy ten mój zdobyty pistolet, tą siódemkę, oglądali na wszystkie strony. No i potem już się zaczęło normalne takie życie tego oddziału partyzanckiego spaleni. No byliśmy tam za Piotrkowicami w lesie, ale jak ja tam dotarłem, to się okazało, że dowódca, Stefan Rajski, pseudonim Zryw, nie żyje, bo tam Niemcy zrobili akcję przy takiej leśniczówce, podsadek pewno.
I on tam, Niemcy krzyczeli do niego, bo tak jak koledzy opowiadali, że Niemcy chcą rozmawiać z dowódcą, z komendantem. A on doskonale znał język niemiecki i powiedział im po niemiecku, że jestem tu. I jeden z Niemców do niego strzelił i dostał kulę prosto w głowę i zabili dowódcę. I wtedy już dowódcą nie był Stefan Rajski z Ryf, tylko był dowódcą Stanisław Boryń, pseudonim Tygrys. No i tak to właśnie to wszystko wyglądało. No i już od tego czasu aż do rozwiązania oddziału partyzanckiego, które miało miejsce przy takiej miejscowości Czekaj, Krzelów, i właśnie wtedy już ten oddział rozwiązali i każdy miał wracać na swój teren. I ja z tym moim stryjkiem Marianem Kołkowskim, pseudonim Karabiniarz, szedłem, ale byłem bardzo zmęczony, bo to tam szliśmy kilkanaście kilometrów i koledzy, którzy pochodzili z tej miejscowości, jak ona się nazywała? Za Włodzisławiem? Nie, tutaj, za stacją. Mstyczów? Co? Mstyczów? Nie Mstyczów, tutaj jest ta miejscowość. Swaryszów. W tym Swaryszowie żeśmy się tam znaleźli i ja tam chciałem nocować, a mój ten właśnie stryj, ten karabiniarz, mówi, wszędzie będę nocował, ale nie w Swaryszowie. I ja go potem jeszcze po tym wszystkim pytałem i powiedział, idziemy do domu. I żeśmy ze Swaryszowa przeszli tam polami i do lasu, który nazywał się Grudek. Przez ten las żeśmy poszli i przy ulicy, przy drodze Marianowskiej trafiliśmy do takiego rolnika, który nazywał się Majchrowski. Tam żeśmy przespali całą noc w stodole, a rano tam się pojawił były żołnierz nazwiskiem Stanisław Paliborek, który był ranny w kolano i tą nogę chodził o kulach, tą nogę miał tak podkurczoną. I on tam się zjawił następne rano i mówi, co się stało w Swaryszowie, że straszną ilość ludzi tam nazabijano. Tak, my żeśmy potem stamtąd od tych Majchrowskich przyszli tutaj do swojego domu. No i tak to wyglądało. Okropnie to wyglądało. A w tym Swaryszowie to się okazało, że był jakiś zdrajca, który zdradził, że tam jest bardzo dużo ludzi, którzy należą do AK. No i było tak, że tego dnia, kiedy ja uniknąłem z tym moim stryjkiem tam pobytu, to Niemcy przeprowadzili akcję. Tych wszystkich wydał taki człowiek nazwiskiem, jeżeli dobrze pamiętam, Henryk Janiak. I ten Janiak wydał tych wszystkich Polaków, on pochodził podobnież rodem z Częstochowy, wydał wszystkich i gdybym ja tam nocował z moim stryjem, to przypuszczalnie tam też byłbym zginął. No tak to właśnie wyglądało. Ja tego stryja to potem kilka razy już po wojnie pytałem, dlaczego on wtedy tam nie zechciał nocować. A bo ja nie lubiłem bardzo tej miejscowości. A dlaczego on jej nie lubił, to tego mi nigdy nie powiedział, nie? No i ten mój stryj właśnie, no to później on tutaj zmarł w Sędziszowie, tutaj w pobliżu mojego domu, miał swój domek, bo on był instruktorem od plantacji tytoniu i jego też aresztowano i siedział w więzieniu w Kielcach na ulicy Zamkowej i potem został zwolniony, ale zaliczono mu na poczet tej kary tylko ten okres, w którym siedział tam w tym więzieniu.
No ja go wspomagałem finansowo i moja żona. Wspomagaliśmy go i tak to się skończyło. A potem z tym stryjem to jeszcze była taka sytuacja tu w Sędziszowie, bo on się ożenił z taką kobietą nazwiskiem Helena Chrząszcz. Ona pochodziła skądś z Francji. Przyjechała przed samą wojną. No i co tu trzeba powiedzieć? Co tu trzeba powiedzieć, że no on potem zmarł, ale siedział w więzieniu, bo zarzut miał postawiony taki, że za wysoko kwalifikował ten tytoń i że państwo z tego tytułu poniosło jakieś straty. No i tak to się właśnie to wszystko wyglądało. A z tym Janikiem co później było? Odnaleźli z tym Janiakiem. Z Janiakiem to tak było, że ten Eugeniusz Adamczyk, który był w tym Kripo w Jędrzejowie, a to Kripo tam miało swoją lokalizację, tam gdzie była żandarmeria i Gestapo. Tak? I on ich tam, on tego Janiaka tam wyśledził, bo chciał coś tam, jakiś posiłek zjeść, ale kucharki nie mogły mu tam nic podać, bo powiedziały, że jest bardzo ważna konferencja. Ale ponieważ ten Eugeniusz Adamczyk przed wojną to służył w policji, to podszedł do drzwi i patrzył przez dziurkę od klucza na tą salę, gdzie Niemcy się konferowali z tym Henrykiem Janiakiem. No i potem to, co tu trzeba powiedzieć, że tego Eugeniusza Adamczyka, bo on był w wywiadzie dla strony Armii Krajowej. I on go tam właśnie wyśledził. A Niemcy potem, jak zrobili ten najazd na ten z Paryżów, to ten Henryk Janiak siedział w samochodzie i wszystkich ludzi, mężczyzn przeprowadzano koło niego i on po niemiecku mówił tylko na lewo, na prawo, links, recht, nie? Tak. No i potem, jak się dalej losy potoczyły, że tego Adamczyka za PRL-u znów tam za coś zamknięto i siedział w więzieniu w Kielcach na ulicy Zamkowej i mu się nie podobał ten jeden właśnie z tych strażników. No i potem zażądał, że chce rozmawiać z tym naczelnikiem więzienia i on mu powiedział, że tutaj jest taki człowiek, który wydał tych ludzi w Paryżowie. No i tego Henryka Janiaka po wojnie sądzono i dostał karę śmierci za ten z Paryżu. No a z Paryżów jak wygląda, no to wiadomo, tym właśnie miejscem tej pacyfikacji z Paryżowa opiekuje się burmistrz Sędziszowa Wacław Szarek i tam są porobione nagrobki różnych ludzi i nawet takich ludzi, którzy obstawali za tym Janiakiem, żeby go nie likwidować, nie? I tak to właśnie wszystko to wyglądało. No co mogę jeszcze tutaj dopowiedzieć? O pomniku spalonych, czy kto to był inicjatorem tego pomnika? No to o tym mogę powiedzieć tyle, że ja się zajmowałem i taką tablicę jedną dużą, żeśmy w kaplicy brata, świętego brata Alberta powiesili. Ten kościół jest tam właśnie w rejonie stacji kolejowej. Tam proboszczem był ksiądz Haczyk, który pochodził z Olszówki koło Wodzisławia.
No i drugą tablicę, którą chciałem, żeby powiesił ksiądz w tym kościele świętego Piotra i Pawła, to zrobiłem dla tego nauczyciela Ireneusza Maszczyńskiego i Stefana Rajskiego z Rywa. Ale ten ksiądz nie chciał się zgodzić, bo on by się zgodził, ale oczekiwał jakiegoś solidnego wynagrodzenia. Tak, ale do tego nie doszło. No i przy jakiejś okazji, będąc w Jędrzejowie, spotkałem człowieka nazwiskiem Baranowski, który pochodził rodem z takiej miejscowości koło tutaj Sędziszowa, z Zielonek. I on dawniej się nazywał Baran, ale potem sobie zmienił nazwisko na Baranowski. No i on tam do mnie chciał, żeby coś tu zrobić dla tego oddziału partyzanckiego. No i ja myślałem, że to będzie jakaś tablica. A on mówi, tablicy nie będziemy robić, mamy pomnik zrobić. No i z tym zwróciłem się do burmistrza Sędziszowa, który nazywa się Wacław Szarek. No i on powołał komitet, no i było wskazane trzy lokalizacje. Jedna to tam w obrębie stacji kolejowej i w pobliżu tego urzędu miasta Sędziszów. Druga to była właśnie tutaj w pobliżu kościoła tego świętego Piotra i Pawła w Sędziszowie. No i radni przegłosowali, że ten pomnik tutaj żeśmy zbudowali. Jak do tego doszło? Na jakimś posiedzeniu tej Rady Budowy Pomnika pojawił się Henryk Dłużewski. No i ja tego człowieka nie widziałem ponad 20 lat, bo ja go kiedyś spotkałem w Warszawie. On pracował w Biurze Projektów Specjalnych. To biuro projektowało zakłady dla produkujące broń. No, żeby do tego tam doszło, to wcześniej byłem w Stalowej Woli i taki zakład zwiedzałem, który robił uzbrojenie dla wojska. No i przyjechał, była kwestia, że trzeba było mieć projekt. No i nie wiem, jakim cudem zjawił się na tej komisji Henryk Dłużewski i ten Henryk Dłużewski mnie poznał z pobytów moich w Ministerstwie Przemysłu Maszynowego i w tym Biurze Projektów Specjalnych. To było w Warszawie na ulicy Barbary. No i okazało się, że on mnie poznał z tych wcześniejszych lat, bo jak ja bywałem w Warszawie, to on bywał w ministerstwie, a ja bywałem w tym biurze projektów tam specjalnych. Tam było trudno wejść, ale w jakiś sposób tam się dostałem. I on mnie poznał, no i on ten pomnik, który tutaj stanął w pobliżu kościoła świętego Piotra i Pawła, zaprojektował ten pomnik i otoczenie tego pomnika. Wcześniej musieliśmy załatwić, bo ten pomnik stanął na miejscu, które należało do Skarbu Państwa, ale te wszystkie sprawy żeśmy załatwili w taki sposób, że nie bez zastrzeżeń dostaliśmy, jak się to mówi, zgodę na tą lokalizację. No i tu potem się z tym Henrykiem Dłużewskim spotykałem. On przeżył 104 lata. I właśnie mówił mi, że do 100 lat to jeździł samochodem, a potem jak przyjeżdżał tutaj na te spotkania, to już jak mi mówi, minęło 100 lat, to nie przyjeżdżał sam, tylko miał kierowcę, którego wynajmował i tutaj przyjeżdżał i były różne spotkania w remizie Straży Pożarnej. No i były te spotkania w Urzędzie Miasta Sędziszów.
No tak to właśnie to wszystko wyglądało. Czyli udało się wam pomnik postawić. Tak, tak. Z tym, że tam są pewnego rodzaju przekłamania, a ci koledzy, którzy byli ze mną w oddziale spaleni, to tam przebywają, tam zostali pochowani, większość ich. Bo był taki Opałka, był taki Noculaki, to byli bracia i oni byli rodem z Poznania. Tak, i oni się sprzeciwili, żeby tego Janiaka nie likwidować, bo oni za niego ręczą, ale źle ręczyli, bo on ich potem wydał na śmierć. No tak to wszystko się toczyło. Jeszcze chciałbym się coś dowiedzieć, spytać o Janinie Cegielni, jak tam doszło do zabrania broni przez oddział Tatka Białego. No tutaj ja mam właśnie taką książkę o Żarnowcu i tutaj są różne takie i ten Tadek Biały, to on pracował gdzieś w majątku, czyli we dworze w Uniejowie. Ten Uniejów to jest bardzo długa wioska między tunelem a Harsznicą. No i ten przypuszczalnie ten Tadek Biały, ale on był z AL-u, Armii Ludowej, czyli tak zwanej komunistycznej. Tak, i tak to właśnie tego wyglądało. No, co tutaj można by jeszcze powiedzieć? Bo tam zginęły ten chyba Tadek... dwie osoby, tak? Jeden pełnomocnik rządu londyńskiego. Tak. No ja tutaj właśnie w tej książce tutaj właśnie to tutaj są o nim wspomnienia, o tym Tadku Białym. On się nazywał Tadeusz Grochal i pracował, był pracownikiem we dworze w tym Uniejowie, między tunelem a Harsznicą. No to był bardzo niedobry człowiek, bo z takiej miejscowości Mstyczów i tam koło tego Mstyczowa była cegielnia, w miejscowości Janinów i tam był taki Bolesław Grochowski. To był człowiek z Warszawy, który projektował dla dworu Kamińskich w Sędziszowie młyn wodny i tego właśnie ten Grochal, ten Tadek Biały, jego zabili. Także tak to wszystko się toczyło. No ja przeżyłem swoje, ale muszę powiedzieć, że jakoś dobrze, bo mogłem zginąć w czasie wojny i to wielokrotnie, w różny sposób, ale ja byłem bardzo taki, jak to się mówi, czujny. Cały 44 rok to nigdy nie spałem w domu, tylko spałem albo w jakichś stajniach, albo oborach w Pawłowicach u Dobrowolskich, albo chodziłem koło takiej miejscowości Sosnowiec i tam był taki nazwiskiem gospodarz Pajęcki. On to był taki samotny budynek w polu, stodoła zabudowania, te opory. I tam zawsze chodziłem z domu na każdą noc tam spać. Tam trzeba było przejść ponad 2 kilometry do tego. I tak to się wszystko toczyło. No a po wojnie to mnie się układało różnie, bo pracowałem najpierw w Porębie koło Zawiercia. Tam była fabryka urządzeń mechanicznych i tam dzięki Panu Bogu i Matce Bożej to uniknąłem śmierci, bo odlewano takie wytaczadło do obróbki cylindrów, czyli walców papierniczych. Ten odlew ważył 3,5 tony. I jak wlano ten metal do formy, to zaczęły się tam powstawać gazy z tak zwanego rdzenia. I te gazy wyrzucały ten metal do góry. No, a mnie wtedy mieliśmy wejść i obserwować tam
z majstrem i z kierownikiem odlewni, a ja wtedy to tam byłem starszym asystentem szefa odlewni Tadeusza Wachelko. I ktoś przyjechał na delegację i bardzo mnie prosił, żeby go szybko załatwić, bo chciał zdążyć na pociąg. Tam przebiegała linia między Tarnowskimi Górami a Zawierciem. No i ja odpowiedziałem, że ja tam tym razem nie wejdę. I właśnie ten metal, który wyrzucał ono z formy, to ten płynny metal oblał kierownika odlewni, który nazywał się Józef Gola, i Romana Mazura, który był majstrem. Ten Roman Mazur to miał coś 9 synów. Tak, tak, i oni wtedy tam spłonęli. A wtedy szefa odlewni, którego ja byłem asystentem, nie było, tego Tadeusza Wachelko, bo był gdzieś na delegacji. No i mnie ciągnęła, i prokurator mnie ciągnął, i jakaś komisja z ubezpieczenia, z ubezpieczalni społecznej, no bo musieli wypłacić jakiś ekwiwalent za te ofiary. Tak, a ja właśnie tego uniknąłem, bo to by mnie nie było, jak się to mówi. Także miałem okropne przeżycia i w czasie wojny, i po wojnie również, tak. Za działalność w Armii Krajowej, czy był pan gdzieś tam ciągany na jakieś przesłuchania, czy nie? Spokój był. No, mnie tam ciągali, ale mnie podejrzewano o różne sprawy. Jak pracowałem tam między Legnicą a Głogowem, w miejscowości zwanej Chocianów. Ta odlewnia, tam bardzo duża odlewnia, tam miałem ponad 550 ludzi, którzy pracowali na 3 zmiany. No i tam właśnie tak to się to wszystko toczyło. Uniknąłem więzienia dzięki temu, że przychodził do mnie taki, bo tam się zawiązała taka grupa u głównego mechanika, którzy produkowali jakieś urządzenia, robili remonty mleczarni, remonty cegielni i tam jakichś innych takich zakładów przemysłu terenowego, i mi nie chcieli płacić ekwiwalent w wysokości 1500 zł miesięcznie. Ja z tego zrezygnowałem, powiedziałem, że ja takich pieniędzy nie biorę. I potem, jak to władze wyjaśniły, to kierownikiem wydziału remontowego był taki człowiek pochodzenia niemieckiego, nazywał się Kemp, tak? A drugi to był jego majster, nazywał się Karwacki Zygmunt. I ja odmówiłem przynoszenia tych pieniędzy. Co tu mogę jeszcze do tego wszystkiego dodać? Że w Sędziszowie, tu na ulicy Jędrzejowskiej, w pobliżu mojego zabudowania, znalazłem się w mieszkaniu, do którego wpadł piorun. I ten piorun, ja siedziałem z kolegą i tam żeśmy jakieś robili rozliczenia owocami po burzy, i ten piorun, naraz drzwi się z kuchni do sieni otwarły i ten piorun wyleciał. To było jedno. A drugie takie zdarzenie to w tym Chocianowie. Dostałem mieszkanie, tam miałem 3 pokoje z kuchnią i wprowadzili nas do mieszkania, w którym nie było gazomierzy. A praktykanci, którzy byli, przypuszczalnie to byli z Warszawy, z Krakowa, chcieli się umyć, bo nie zabrakło wody. I oni poszli do piwnicy, zamiast odkręcić zawór wodny, to odkręcili zawór gazu. I jak wracali do mieszkania, oni mieszkali, ja mieszkałem na pierwszym piętrze, a oni na parterze mieszkali, ci praktykanci. I jeden z nich miał papierosa. Jak otworzył drzwi do swojego tam przedpokoju, to nastąpiła eksplozja
i w tym budynku wyleciały wszystkie okna. Tak, a ja wtedy byłem po tej nocnej zmianie pracy na odlewni, spałem, no i potem zjawiła się milicja obywatelska i się dobijali do każdego mieszkania, czy ktoś nie został zatruty. I w taki sposób uniknąłem też śmierci. Czyli stale to miałem jakieś takie przejścia, ale kończące się pozytywnie dla mnie i dobrze. No. Dzięki temu możemy dziś rozmawiać. No i tak to życie moje biegnie. No przeżyłem ładny wiek, bo nikt w mojej rodzinie nie dożył tylu lat. Skończyłem w tym roku 97 lat, a od 12 marca 2022 roku biegnie mi już 98 rok. Tak. No. Tego po panu nie widać w ogóle. Ale ja chciałam zapytać, jeszcze wrócić do wojny, jeśli można. Czy pan pamięta, bo wiem, że tam te okolice właśnie Boleścic, tam młyn w Boleścicach, czy on miał jakieś związki z partyzantami? Czy pan to pamięta? Jaki młyn, czy jeszcze? W Boleścicach. A w Boleścicach? W Boleścicach to był młyn Fortuny. I to był młyn z takim kołem. O malarski młyn chodzi pan. Malarski. A malarski to dalej, w Boleścicach, bo w Pawłowicach to był ten Fortuna. No ciekawe, czy pan pamięta w ogóle. Tak, a w Boleścicach to był malarski. No i takie pozytywne jakieś rzeczy, bo on miał brata, który przed wojną był lotnikiem. A u tego malarskiego, jak oddział został rozwiązany, to tam zdeponowano broń, całe uzbrojenie. Ale on nie chciał tego uzbrojenia trzymać, malarski, i ono zostało przewiezione do takiej miejscowości obok Sędziszowa, do Borszowic. Czyli przy tych zdarzeniach to już potem było tak, że wszyscy o tej broni wiedzieli. I tą broń potem przewieziono do Swaryszowa. I w Swaryszowie tam na łąkach były doły, z których wybierano torf. I ten torf to był używany po wysuszeniu na opał. I tą broń tam był taki, nazywał się Edward Nędza. I on był szefem właśnie tego oddziału partyzanckiego Spaleni. I on postanowił, że tą broń, jak mieli z Borszowic przemieścić w kierunku Swaryszowa, to postanowił, żeby tego nigdzie nie układać w jakimś tam gospodarstwie, tylko wrzucili tą broń do tego dołu po torfie. UB na to wpadło i prowadzili dochodzenia. Nawet było tak, że tego Edwarda Niemca, Nędzę, zamknięto. A on to był takim mechanikiem w tartaku na tak zwanej tarni i on wiedział, jak z tym wszystkim się obchodzić. I jemu dali za to, skazali go na 13 lat więzienia, ale odsiedział tylko 7 czy 8 lat i potem został zwolniony. Tak, ale to był bardzo spokojny i dobry człowiek. No. No tak to się wszystko toczyło. A jeszcze tutaj wspomnę o tym, jak się to mówi, o tym, co był w tym Kripo, o tym Eugeniuszu Adamczyk. Wiktor pseudonim, tak? Pseudonim Wiktor. On miał brata... Leśnika, ale miał brata jeszcze takiego młodszego, który był w oddziale partyzanckim. No i tak to właśnie to ale wszystko... jeden ten brat zginął tam w Swaryszowie, tak? U tego Adamczyka. Zginął i on wtedy już nie wrócił do tego Kripo,
do Jędrzejowa, bo się bał, że Niemcy mogą wpaść na ten ślad i od tego czasu się ukrywał. Ale on tak to robił sprytnie, bo ja pracowałem w biurze projektów pod nazwą Promel w Gliwicach i on stale to do mnie przychodził i ja coś tam mu robiłem, dla niego robiłem. Takie przysługi, bo on coś stale potrzebował, żeby ktoś na maszynie to napisał. A ponieważ ja tam byłem generalnym projektantem, to miałem takie możliwości i właśnie to dla niego te usługi robiłem. Ale on, żeby zmylić swój ślad, bo to był przedwojenny policjant, on gdzieś na Kresach Wschodnich pracował, to wpadł na pomysł taki, że napisał tam pewną ilość listów i ktoś jak jechał do Ameryki, to te listy tam zabrał i on miał polecenie co ileś dni, żeby przysyłał do Polski. No i właśnie Urząd Bezpieczeństwa myślał, że on jest w Ameryce, a on był w Polsce i pracował w Gliwicach na Politechnice Śląskiej. Tak samo Zola pan Piasecki robił. Wywiadu w Jędrzejowie. Tak, no tak, to ja miałbym tyle, a jeszcze na koniec to muszę powiedzieć, że dla tych członków, którzy byli w oddziale spaleni, to założyliśmy taką organizację Rodzina Spalonych. No i tej organizacji przewodniczył Szczepanik? Ten z Jędrzejowa, Białkiewicz. A Białkiewicz? Białkiewicz, tak, ale on był bardzo chory. No i do mnie mówi: Włodek, weź to na rok, najwyżej dwa, bo ja już nie mam siły, a muszę się leczyć. No i on w Katowicach mieszkał. Mieszkał w Katowicach, no i potem zmarł, no i tą rodziną spaleni ja do końca się zajmowałem. Ale wszyscy, co należeli do oddziału spaleni i to już odeszli do innego, może lepszego świata, nie? Zostałem sam, ale co mogłem, to robiłem. No i między innymi wpadłem na taki pomysł, żeby wydać taką książeczkę i właśnie tutaj ten egzemplarz to właśnie przedstawiam. I spalony. I historia AK-owca z Sędziszowa. Musiałem to dopisać, bo w sfinansowaniu tej książki to pomógł mi burmistrz Sędziszowa Wacław Szarek. No i tak to się to wszystko toczyło. No. A co się stało z pana pistoletem, ten, który pan zdobył? A z moim pistoletem, który zdobyłem. No ten mój stryj tutaj, ten karabiniarz, to jest mój stryj, Marian Kołkowski, on był plutonowym w 4. Pułku Piechoty w Kielcach. Tak. I on miał też takie pomysły, że do mnie się kiedyś zwrócił, jak już się dowiedział, że ja należę do AK, to wysunął mi propozycję, żebyśmy wędrowali do Wojska Polskiego, do Francji, tak. No ale ja nie chciałem się tego pozbyć, no, na to przystać, no bo w jaki sposób z Sędziszowa można się dostać do Francji. A we Francji wiadomo, co tam się działo, bo Francja miała pretensje do Polski, że Polska tak szybko została pokonana przez Niemców. A jeszcze szybciej to pokonali właśnie Niemcy Francję. I tak to właśnie to wszystko wyglądało. I na to tego. Ale on był bardzo dobrym żołnierzem i on początkowo to nie wiedział, że ja należę do Armii Krajowej. A jeszcze będąc przy temacie Armii Krajowej, to w Gliwicach jest oddział Światowego Związku Żołnierzy AK, i ja jestem prezesem tego związku. No tam są różni ludzie. Jest taka jedna pani Gadliczka się nazywa i ona pochodziła z Lublina. Ona w tym roku, gdzieś w styczniu tego roku, obchodziła stulecie.
Tak, ale ona jest bardzo chora i już nie tego. Ona jest w randze majora i ona tam działała w województwie lubelskim. Tak. A co z pistoletem się moim stało? Jak oddział został rozformowany, a to było w okolicach Mstyczowa i takiej miejscowości Czekaj w lasach, to ten pistolet, że nie był służbowy, tylko był moją zdobyczą, chciałem zabrać, no ale mój ten drugi dowódca, Stanisław Boryń, pseudo Tygrys, to nie chciał się na to zgodzić. No i tam były przetargi, no i koniec końcem to musiałem oddać. No i to było gdzieś przechowywane, ale co jakie tam się rezultaty były potem z tym, to trudno mi powiedzieć. Bo tak. Też tu radio, pan kapitan mi opowiadał parę lat temu, że też było radio w domu w czasie okupacji, czy na początku wojny, tutaj u pana na Jędrzejowskiej. No to było radio takie telefunkę, no ale to radio jeszcze od tego radia tutaj nad tą werandą, tam jest stryszek i... Głośnik chyba tam jest. I tam jeszcze ten głośnik po tym został, bo te radia to potem było tak, że Niemcy tu zrobili na to zabudowanie na lot i jakiś Niemiec się bał wejść na strych, no i wszedł na ten strych policjant granatowy nazwiskiem Bonarski i on też zobaczył, że to radio tam jest, no i to radio tam zostało wtedy przez Niemców zabrane, bo była policja granatowa i byli Niemcy. I zrobiono tak, że to było przewiezione do Jędrzejowa, a był taki Żyd nazwiskiem Młynarski i ten Młynarski, on handlował, był tak zwanym pachciarzem, czyli handlował mlekiem, i to mleko przed wojną dostarczał nawet do Gliwic, ale jemu nie było wolno opuścić zabudowań stacyjnych, tylko wszystkie te tam przepisy i te wszystkie tam umowy były załatwiane w budynku stacyjnych. No i tutaj w 2017 roku przyjechał, aha, i ten Żyd właśnie załatwił z żandarmerią w Jędrzejowie, że moja mama tam pojechała i dostała jakąś siekierę i tą siekierą rozwaliła ten aparat, ten firmy Telefunken, który był przywieziony przed wojną z Warszawy. No a po wojnie w 2017 roku przyjechał syn tego właśnie emigranta żydowskiego do Izraela. No i tutaj ze mną prowadził różne rozmowy, nawet robił pewne fotografie tutaj w tych pomieszczeniach moich, w tym pokoju stołowym i tam w sypialce, żeby ten... No tutaj bardzo ciekawe to zdjęcie mam, jak żeśmy właśnie tam byli w tym lesie Piotrkowickim się nazywa. I tutaj są właśnie ci... Większość to są ci, którzy służyli w oddziale partyzanckim, ale z tych ludzi, których tutaj mam na tym, to większość nie Żbik żyje. Żbik tylko żyje. Kto? Żbik. Żbik tylko żyje. No, pan Kazimierz, kapitan Suliga. Tak, ja u niego byłem. W tym roku byłem, bo byłem, moja córka zapragnęła, żeby zwiedzić miejscowość Wodzisław. Jak tam żeśmy byli, no to ja zaproponowałem, że on mieszka w tych Piotrkowicach, no i tam po trudach żeśmy do niego dotarli. Tak, bardzo wspaniały człowiek i dobry. Tak, Kazimierz Suliga, pseudonim Żbik. On, jak był tutaj w Sędziszowie, opanowanie stacji w Sędziszowie, to on właśnie został ranny, jako jeden jedyny. Gdzieś w kolano był ranny i on pobiera z tego tytułu jakąś tam, nie wiem, rentę czy jakiś ekwiwalent. Także tak to wyglądało. No ale on też był leczony we dworze u państwa konwerskich w Mierzawie.
później w Krakowie. No i jak Michał Stemplecki był ranny, no to właśnie on dawał pierwsze zastrzyki na strychu w kościele w Piotrkowicach od Bertmana, który był w aptece pracował i był też w gminie pracował. Także on tam później Michała Stempleckiego właśnie z tymi lekarzami zapoznał, co go uratowali. Tak, ale proszę się częstować czymś. Jest to też w nagraniu, w wywiadzie z tak. panem kapitanem Sulingą. Bo jeszcze taki był, nazywał się Stępkowski, pseudonim Michał. On właśnie tam był we Włodzisławiu i może w Piotrkowicach. No właśnie o tym mówimy. Tak, o tym, tak. Bo ja właśnie tego człowieka znałem i jego zabili w Kielcach, bo tam go więzili i potem tam go zgładzono, tego. Tak, a to był ten bo on był zdaje mi się Janek. Tak, Janek, syn pułkownika. Syn pułkownika, jego ojciec był w Wojsku Polskim gdzieś w Łodzi pewno. Tak, po ojcu miał pseudonim. Po ojcu, bo tam... Rodzina była właśnie... Tak, bo on miał imię ojca za pseudonim, a jego imię miał ojciec za pseudonim tego. Bo ja tak troszkę te sprawy, no to znam, a to był bardzo dobry, wspaniały człowiek. Jak już nie żył, to jeszcze kosztowności Urząd Bezpieczeństwa od rodziny pieniądze i kosztowności tam przejmował, że oni załatwią, że go zwolnią, a on już nie żył. No takie to były czasy. No tak, to no dużo namówiłem, ale tu jeszcze chcę powiedzieć, że ja też miałem różne takie przeczucia, że taki, jak tam pracowałem w tym Chocianowie, to tam mnie namawiali do różnych takich tych nieczystych działań, na co ja nie przyznawałem i nie chciałem się zgodzić. No i tam mnie przetrzymywało Urząd Bezpieczeństwa, ale oni wtedy nie wiedzieli, że ja byłem w Armii Krajowej. Tak, i tak to się ciągło. I z Wrocławia znałem takiego człowieka, że jak mnie trzymali, bo po kilka dni mnie trzymali i przesłuchiwali, stale pisałem jakieś żądali życiorys, jakiś opis, nie? No i ja tego unikałem stale. Ale we Wrocławiu poznałem takiego człowieka, który nazywał się Stanisław Radosz. I on był w Urzędzie Bezpieczeństwa we Wrocławiu. I jak mnie trzymali na tym posterunku Milicji Obywatelskiej w Chocianowie, to naraz się dzwonki rozdzwoniły, no i jacyś ludzie weszli, a mnie już trzymali tam kilka dni. I tylko do picia to miałem wodę z kranu, a nie nic do jedzenia. No i ten, no i się okazało, że przyjechał taki człowiek, ale ja nigdy nie wiedziałem, że on pracował w Urzędzie Bezpieczeństwa we Wrocławiu. Nazywał się Stanisław Radosz. Tak, jak on wszedł i mnie zobaczył, to stanął taki, a co ty tu robisz, Włodek? A ja mówię, UB mnie aresztowało. Co? Tego. No i on mnie wtedy zwolnił i taki mój majster nazwiskiem Stanisław Borówka też był i był zwolniony. Tak, bo to ten szef UB z tak zwanego Lubinia, to do mnie potem miał pretensje, że ja mu nie powiedziałem, że ja znam tego Radosza. A ja powiedziałem, nie było takiego pytania, to ja nie mogłem mówić, bo ja bardzo dużo ludzi znam, bo pracowałem, mówię, w Porębie, w Chocianowie, w Dąbrowie, tam jeszcze gdzieś, nie? To mówię, to ja bardzo dużo ludzi znam, a pan mi takiego pytania nie dawał. Tak. I miał do mnie o to pretensje, że ja mu nie powiedziałem, że ten szef go potem pewno rozliczał.
Tak, a było kiedyś takie zdarzenie, że jak ja z kuzynką tego Radosza chodziłem na spacery we Wrocławiu, to on do mnie doradził, bo gdzie ja chodzę z nią. No to ja powiedziałem, tam był jakiś taki cmentarz po niemiecki. To on do mnie mówi, to jak będziesz tam szedł z nią, to bierz mu moje kopyto, nie? A kopyto to było pistolet, nie? No to ja brałem. I nie wiem, do czego on zmierzał, bo w pewnym momencie za jakiś zarośli wyszło dwóch ludzi i chcieli, żebym ja się wylegitymował, nie? A ja ten pistolet miałem w kieszeni w płaszczu. No i do nich mówię, nie będzie żadnego legitymowania, bo wcześniej to ja was tu, mówię, położę, nie? No i tak to się skończyło. Tego. I później z tego Chocianowa to się przeniosłem do Dąbrowy Górniczej, ale tam też były różne, bo tak w fabrykach był tak zwany ROP, referat ochrony przemysłu, a to byli ludzie z Urzędu Bezpieczeństwa. I takie różne rzeczy przeżywałem, no. Ale zawsze jakoś dla mnie się dobrze kończyły, a co będzie dalej, to zobaczymy. Ale widzimy, że pan kapitan w zdrowiu jest, dobry. Tak, i tego, i tak to było, no i tak. Bo po tej akcji, to taka ta akcja tu była w pobliżu takiej miejscowości Bąkowiec. Tak. No a my żeśmy wzięli z kolegą jednego Niemca do niewoli, Banszuca, nie? No i ja poszedłem do niego, on leżał na takim wozie, bo był postrzelony, tak. No i ja się go pytam, panie Renku, co zrobić z tym Niemcem, bo żeśmy wzięli do niewoli Niemca, mamy tego. A on mówi, puścić, a ja mówię, jak go mamy puścić, byliby pana zabili, a pan każe puścić, a on mówi, powiedziałem, puścić to jest rozkaz. A jak mówię, a jak nie puścimy, to nie wykonacie rozkazu. No i tego Niemca, jak żeśmy odprowadzili z kolegą, ten kolega się nazywał Wacław Paliborek i pseudonim Dąb miał. No i ja do niego mówię, gehen weg, nie? Tak, a on upadł na kolana i prosił, mein Herr, nicht schießen. I hat drei Kinder, nie? Że ma troje dzieci. I żeśmy go, ten kolega się pyta, to co robimy? Ja mówię, w tył zwrot i żeśmy go zostawili klęczącego przed nami. To tutaj było jakieś może pół kilometra stąd. Bo był taki wierszyk. Zebrali się nasi chłopcy, urządzili wypad nocny. 3 godziny na stacji byli panem sytuacji, chociaż Wajman taki mocny. Wywrócili parowozy, narobili szwabom zgrozy. Dzisiaj głowią się mędrki, skąd się biorą te jędrki i gdzie ich się tyle mnoży. A takie różne były. Dziękujemy serdecznie. Bo też Blondyn chyba dużo takich piosenek też śpiewał. No Blondyn tak, ale... Bo była taka jeszcze przypowiastka. Czołg i Blondyn, chłopcy dzielni, bo zrobili ruch współdzielni. Napotkali 2 buców, rozbroili Banszuców. Tacy śmiali, tacy dzielni. Zabrali wtedy pistolet maszynowy, nazywał się Bergman. Bo MP to miało prosty magazynek, a ten Bergman to miał taki ślimakowy. Tak, no różne, tak. A takie różne rzeczy się działy. No na tym bym skończył tą relację. Nie wiem, czy ciekawa. Dziękujemy. Bardzo.